rodzina jest podstawową komórką. Tak samo jak mężczyzna jest głową małżeństwa, którą kręci szyja, tak rodzina jest rozwinięciem tego małżeństwa. Rodzina jest najważniejsza. Zapewnia najbardziej prawidłowy rozwój dziecka. Trzeba pilnować swojej rodziny, tak, trzeba walczyć o nią codziennie, żeby się nie rozpadła. Autorem rodziny, to znaczy wspólnoty życia i miłości złożonej z jednego mężczyzny, z jednej kobiety i otwartej na życie, jest sam Bóg. W świetle tych mądrości zostały w tym roku zorganizowane pierwszy raz w Będzinie Dni Życia i Rodziny. Marsz, który już po raz czwarty przeszedł ulicami Królewskiego Miasta, poprzedziły trzy wydarzenia. Dobroczynne przedsięwzięcie, czyli zbiórka na rzecz najmłodszych pod hasłem Zabawka i kaszka dla Bobaska, ogólnopolski konkurs Życie jest cudowne oraz projekcja filmu Odważni reżyserii Alexa Kendricka. Zbiórka trwała miesiąc, od 22 kwietnia do 22 maja i została przeprowadzona w kilku będzińskich kościołach. Pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, świętej Trójcy, Najświętszego Serca Pana Jezusa, świętej Jadwigi Śląskiej. W ubiegłym roku w ramach zbiórki Pielucha dla Malucha udało się zebrać prawie 4,5 tysiąca paczek pampersów. W tym roku natomiast mieliśmy się z takim zamiarem, aby rozszerzyć zbiórkę i żeby asortyment był lepszy, ponieważ takie były potrzeby ludzi. Przychodzili, pytali się o mleko i czy taka zbiórka będzie. Asortyment w tym roku jest różnorodny. Pieluchy, mleczko, kosmetyki, wszelkie akcesoria pielęgnacyjne są potrzebne nawet i widzę tam są ubranka dla dzieci i zabawki. Inicjatorami zbiórki byli organizatorzy marszów dla życia i rodziny w Będzinie, Będzińska Akcja Katolicka, Caritas. Zespoły katolickie miały za zadanie rozeznać sytuację w swoich parafiach i dotrzeć do rodzin potrzebujących wsparcia. Jeśli ktoś jest w danej potrzebie, a ma rodzinę, to taka pomoc zawsze jest przydatna i zawsze się dziękuję za taką pomoc. Nie? I to jest takie dobre w sumie dla osób. Tak, nie ma już tego wydatku dodatkowego. Także jestem bardzo wdzięczna i jeszcze mogę skorzystać z takiej pomocy, jeśli to jest możliwe. Nie? Marsz dla życia i rodziny nie może być tylko samym marszem. Żeby on miał sens, to musi być okołomarszowe działanie, czyli właśnie te wszelkie rodzaju akcje, pomocy dla rodzin. Przed tegorocznym marszem został zorganizowany wraz z firmą fotograficzną cyberlab.pl ogólnopolski konkurs fotograficzny Życie jest cudowne. Celem konkursu jest promowanie idei życia na każdym jego etapie, od poczęcia po jego jesień. Kształtowanie szacunku do życia ludzkiego, niezależnie od jego kondycji i pokazywanie, że życie może być cudowne, mimo różnych utrapień, trudności. Prace wpłynęły od osób właściwie z całej Polski. To nas bardzo cieszy. Chyba takie najdalsze miasto, które jest tutaj reprezentowane, to Szczecin. Główną nagrodą był aparat fotograficzny. Przyznano także dwie nagrody pieniężne. I to jest fajne. To jest fajne. To odłożyłbym na bok do jakiejś tam... I tu były... Bo to chyba... Ponadto z 12 wybranych przez Komisję Fotografii powstał kalendarz upamiętniający tegoroczne Dni Życia i Rodziny. Fundatorami nagród byli Olympus Polska i sklep internetowy fotoprzyjaciele.pl. Wychodziłem właśnie z seansu filmu Odważni, który odbył się w kinie Nowość w Będzinie. Odważni to opowieść oparta na faktach. Historia kilku policjantów, którzy mimo przeciwności losu postanowili wziąć sprawę rodziny w swoje ręce i odpowiedzialnie walczyć o miłość najbliższych. Widownia odebrała projekcję filmu bardzo entuzjastycznie. Piękny. Każda rodzina powinna go zobaczyć. Jakby jakiś procent wykorzystała, to by było pięknie. To miasto potrzebuje takich mężczyzn. Ja jestem zachwycona, jak nie pierwszy raz byłam na filmie chrześcijańskim i cieszę się, że jest takie dzieło podjęte i pokazuje się takie rzeczy. Po premierze filmu powstały w latach 90. wspólnoty świętego Józefa oraz obozy dla małżeństw w kryzysie. I takie obozy od 91 nieprzerwanie w Mowie trwają do dzisiaj.
i to są minimum dwa obozy w roku. Mało tego, od 2 lat takie obozy chrześcijańskie dla małżeństw w kryzysie są w Polsce. Ja myślę, że warto mówić o takich rzeczach, ponieważ widać pewien kryzys w ogóle rodziny. Często się słyszy o rozwodach. Czyli coś, co nie powinno mieć miejsca, okazuje się normalnością. I wydaje mi się, że szczególnie tutaj jest podkreślona rola mężczyzny i kobiety. Producenci Odważnych nie przestali na jednym filmie. Jest to grupa osób w Hollywood. W zasadzie w tej chwili to jest chyba jedyna na świecie taka grupa chrześcijan, którzy produkują filmy chrześcijańskie, niereligijne, czyli dotykające gdzieś tam treści chrześcijańskie, ale nie atakujące religijnością. Takim naszym marzeniem jest to, żeby w Polsce znalazła się grupa ludzi, pasjonatów dla Pana Boga, którzy mogliby kręcić filmy właśnie o takiej tematyce. Finałem wszystkich działań był marsz, który mieszkańcy Będzina mogli obserwować z okien i balkonów swoich kamienic. Ulicami naszego miasta przeszli duchowni, małżeństwa, dzieci, dziadkowie oraz rycerze Kolumba, którzy nieśli obraz Matki Bożej z Guadalupe, patronki życia poczętego. Marsz zakończył się festynem, podczas którego dorośli mogli nieodpłatnie zbadać ciśnienie i poziom cukru w organizmie, a dzieci wziąć udział w konkursie plastycznym Dzieci to anioły. Prace zostały wystawione w galerii pod niebem. Wolontariusze zbierali do puszek pieniądze na powstający w Klimontowie diecezjalny dom matki i dziecka. Tegoroczne dni życia i rodziny były dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II, niestrudzonego obrońcy życia. Od życia i od rodziny zależy nasza przyszłość, jaka ona będzie. Stajemy dzisiaj do marszu, wędrujemy, manifestujemy, że jesteśmy za życiem i rodziną i prosimy wszystkich, od polityków począwszy, a skończywszy na kobietach, które będą podejmowały decyzje, aby życie ludzkie uszanowali, przyjęli i także stworzyli wszystkim warunki do tego, aby rodzina mogła się normalnie rozwijać.